Jezu, ten Hogwart w tle tak pięknie wygląda. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. No i dobra, labirynt. Graficznie wygląda bardzo ładnie. Wow. Któż by pomyślał, że ja pochwalę, kurde, graficznie poziom, no nie? Zobaczymy, jak bardzo będzie się różnił pod względem trudności z poprzednim zadaniem. Chociaż poprzednie zadanie nie wydawało się jakieś takie trudne. Nie, szczerze było lajtowe, w przeciwieństwie do zbierania tych tarcz. Proszę was. Te zadania to są po prostu picuś glancuś. Chociaż nie powiem, pierwsze zadanie mi sprawiło ogromny problem, żeby zdobyć wszystkie trzy tarcze. Więc no, więc teraz trzeba jakoś wydostać się z tego labiryntu. Oczywiście z jednej strony to jest plus, że mamy kamerę izometryczną, ponieważ mniej więcej możemy zobaczyć, gdzie możemy pójść. Ale szczerze powiedziawszy, z drugiej strony wiem, że będę... No, będę się tu chyba, kurczę, pieczone męczył w cholerę. Ałała, to faktycznie bolało. Ale sobie będziemy przywoływać Axio, te wszystkie fasolki. Tam widzę, że już coś się świeci. Ale pytanie, czy ja w dobrą stronę idę? Orchideus. Orchideusz. Mateusz. Chyba w dobrą stronę poszedłem. Harry! Biegiem! Ej, lol, ja totalnie na ślepo poszedłem. Ale tu widać, że w dobrą stronę. Lol! Ty, jestem pod wrażeniem. Oj, 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 oj. Trzeba uważać. Trzeba uważać, bo nas tutaj krzaki będą troszkę spowalniać. Ja myślę, że tu będziemy musieli się kręcić lewo, prawo, lewo, prawo. Nawet nie wiem, czy ja dobrze biegnę. Się zaraz okaże, że miałem w lewo biec. Akcja! Oj, nie goń mnie, śmieciu. Nie goń mnie, jebany krzeku. Ale muza tu leci, bez kitu. Naprawdę mam dziwne wrażenie, że ja w złą stronę biegnę. Chociaż nie, tam coś jest. Przy okazji trochę fasolek po drodze zebranych, super. Uff, Harry! Aha. Widzę, co tu się święci. Kurde. Ojej. Co tu się dzieje? Rozpoznaję nawet tą muzykę, która leci w tle. To jest muzyka, która leciała w sytuacji, kiedy okazało się, że Lupin jest szczurem. Hehe, szczurem kanałowym. I uciekł w pogoni za Sirius Black. O Jezu, jakim szczurem, co ja gadam? Wilkołakiem. Jezu, ja pomyliłem z Peterem Pettigrew. Przepraszam najmocniej. Przepraszam najmocniej tutaj już w tym momencie. Może nawet nie tyle, co no poprawiam się w sumie, racja. Harry! I pamiętacie, potem było coś takiego, że Sirius Black poleciał za Lupinem i potem ta walka z dementorami. Wingardium Leviosa. Eee.
Berukto! No ja też oberwałem. Ale na szczęście jest checkpoint, dobra. Bałem się tego, że nie będzie. Aha, utknąłem, super. Fajnie, 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 że teraz to już mogę sobie jedynie pomarzyć o tym, że ja to przejdę. Już wolałbym naprawdę zginąć. Nieironicznie. Dziękuję, gro. Dobra, coś tutaj zaczęliśmy działać. Chociaż... podejrzewam, że nieprędko mi się to uda ogarnąć. Muszą oni najpierw w ścianę wlecieć z żywopłotu. Zobaczcie w ogóle, którą minutę mamy, nie? To już powinno niektórym dać coś do myślenia, jak bardzo jest to przesrane. Gdyby nie te ogniste kraby, to podejrzewam, że to byłby całkiem inny poziom, taki całkiem może nawet łatwy. Ale przypał, 11 minut, prawie 12 minut w jednym poziomie, ale no cóż, proszę państwa, takie są uroki. Chodźcie, poszarżujecie sobie w ścianę trochę, ja was tutaj dojadę, śmiecie. Oczywiście o ile jeszcze przeżyję. No dawaj, 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 padaj, 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 proszę już. Ja już nie chcę z tobą walczyć, z jednym i z drugim. Dwóch najgorszych, kurde, przeciwników w grze zostało umieszczonych w ostatnim zadaniu turnieju trójmagicznego. O, super, super, dawaj, 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 już po tobie, już po tobie, już po tobie. No, ja ci skrócę twoje cierpienie, dokładnie tak. I teraz ty, skrócę twoje cierpienie. Wypad z baru, nikt cię nie lubi. No dalej, bierz go. Razem. Brąz. Zajebiście, wyjebane w to mam, naprawdę już wywalone w to mam. Jesteśmy razem jak kuchenka z prądem i gazem, jej! Dobra, wielki finał przed nami. Jedziemy z koksem. Czekałem na ten moment od rozpoczęcia let's playa. Nie no dobra, oczywiście jestem chętny w poznawaniu tej gry, ale no wiecie o co chodzi. Wszystko mamy zrobione już, wszystko. Idźmy stąd. Lecimy na Voldemorta. Voldy, idę po ciebie. Cedric, złap znowu puchar! Szybko! Nie zostawię cię. Zabij niepotrzebnego. Nie! Adana Kedavra! Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Tym razem nie będziesz miał tyle szczęścia. No, Harry, co tam za sztubackie zaklęcia chowasz w zanadrzu? Ej, bez kitu, ale ten... ten aktor głosowy dla... O nie, on w ogóle nie pasuje tutaj, to jest takie antyklimatyczne. Ej, śmiechłem teraz w tym momencie. Ale w końcu ten, Voldy powraca, nie? No bo pamiętacie, że w poprzedniej grze to mieliśmy dementorów, a nie samą konfrontację stricte z Voldym. A tu Voldy wrócił sobie, kurde, jak gdyby nigdy nic. Miło cię znowu widzieć, stary. Szkoda, że oczywiście jak zwykle ze mną przegrasz.
bo wszyscy wiemy, jak wygląda historia. A myślałem, że nauczono cię pojedynkowania się. Ale kurde, walka ze szkieletami przypomina mi jedną taką grę z Harry'ego Pottera. Niech pomyślę, jaką grę może chodzić? Czy to czasem nie jest Więzienia z Kabanu na peceta? No chyba tak. No ale dobra, widzę, że ogólnie to... Co chciałem powiedzieć? Ogólnie to, jeżeli chodzi o samą arenę bossa, mega propsuję, że walczymy na cmentarzu. Naprawdę. Okej. Zostawcie go mnie! Przesuń energię zaklęcia, aby... szkielety teraz mamy w ten sposób unicestwiać. Fajnie. Ciekawe, czy pokonamy tego bossa za pierwszym razem, czy też będziemy mieli trudności. Bo ja tu widzę na razie, że ciśniemy ładnie z tymi szkieletami. Do samego końca i jeszcze dalej. 70 życia. To jest całkiem sporo. 70 punktów chciałem powiedzieć. Oho. Mamy statuetkę śmierci ponurego żniwiarza. Nie wiem, w ogóle chciałem coś innego zupełnie powiedzieć. Porunurego? Coś takiego? Znaczy, ja podejrzewam, że zginę, nie oszukujmy się. No, co czułem, że tak będzie. Za bardzo siebie znam. Dobra, mamy znowu pełne zdrowie. Znaczy znowu, mamy... No tak, mamy pełne zdrowie, dobrze powiedziałem. I teraz zobaczymy, co to będzie, bo my chyba musimy w... O właśnie, w ten posąg trafić. Tak. Dawaj. O, i sobie pozbieramy trochę. Czemu by nie? Dawaj. Było blisko. Abyśmy pocisnęli już ten posąg. Się zdecydować nie może, gdzie może zaatakować. Co za kurde kretyn. Dobrze. Elegancko. Oszołomić go! Harry! On wrócił. Voldemort wrócił. W mrocznych i trudnych czasach przychodzi wybierać między tym, co słuszne, a tym, co łatwe. Żebyście nie mieli wątpliwości. Zapamiętajcie, co się stało z Cedriciem Diggorym, tym uprzejmym, dzielnym i uczciwym chłopcem.
Choć nie wiem jak przekonująco przedstawiał wydarzenia dzisiejszej nocy, niewiele osób uwierzy, że Voldemort powrócił. Ale musisz opowiedzieć tę historię. Jesteśmy już po. Przeszliśmy Harry Potter i Czara Ognia na peceta. Moi drodzy, zakończenie tej gry trochę jest przykre. Bo z jednej strony pokonaliśmy Voldemorta, wiadomo, no ale z drugiej strony, tak jak w książce i filmie i w grze, Cedric Diggory zmarł. Szkoda chłopa, naprawdę. To jest przykre, co go spotkało, powiem wam szczerze. No ale dobra, jeżeli mam przyjść do podsumowania. Gierka nie jest zła. Nie mogę powiedzieć, że to jest największy krab w ogóle i won w ogóle z tą grą wyrzucić ją przez okno, czy tam spalić na chruście, czy whatever, co chcecie sobie tam powiedzieć. Jednakże, to jest gra, która ma swoje wady i szczerze powiedziawszy, aż tak chętnie do tej gry nie będę wracał jak do trylogii Harry'ego Pottera. Na pewno do tej gry wrócę, to jest bardziej niż pewne, ponieważ wbrew pozorom bardzo mi się podoba sam pomysł na tę grę, ale niestety wykonanie leci na łeb na szyję. Tutaj za dużo jest ta gra jest za bardzo zraszowana. Spośród tych wszystkich gier mówiło się, że wersje na PS1 są bardzo zraszowane. Powiem wam tak, grając w tę grę kompletnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że to właśnie ta gra jest najbardziej zraszowana spośród wszystkich gier Harry'ego Pottera, które na tę chwilę ogrywałem na tym kanale. Jestem w stanie polecić tę gierkę, żeby się z nią zapoznać. Ja osobiście powiem tak. Gra mnie doprowadzała momentami do szewskiej pasji i nadal to podtrzymuję. Soundtrackowo wypada fajnie, dlatego że tam jest soundtrack z pierwszych trzech Potterów, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić. Graficznie wygląda dobrze. No ale właśnie, fabularnie jest bardzo zraszowana, to jest taki minus, tak chyba najbardziej zraszowana spośród tych wszystkich gier, które obecnie ogrywałem. No komputer jest tutaj totalnym ułomem. Hermiona, Ron, Harry, kim tam będziecie grali, za każdym razem trzeba po prostu łudzić się o to, że oni faktycznie ci pomogą, a do tego czasu ty stracisz multum żyć. No, czasami po prostu Harry, jak gra się po prostu jedną z tych postaci, to gdzieś tam one się bagują. Tak więc dla mnie osobiście ta gra jest takim mocnym średniakiem. Mocny średniak, totalne... No, ta gra mogłaby być naprawdę bardzo solidnym tytułem, uważam. Mogła to być naprawdę najlepsza gra, jako pierwsza taka gra odbiegająca od trylogii Harry'ego Pottera. Ale niestety nadal podtrzymuję swoją decyzję. Więzień Azkabanu na PS1, znaczy na PC-ta i PS2, to są chwilowo najlepsze gry Harry'ego, jakie ograłem spośród tego, można by powiedzieć, maratonu. A co wy sądzicie o Harrym Potterze i Czarze Ognia? Czy wam się podobał ten let's play? Czy może według was gadam głupoty? Podajcie swoje jakieś argumenty lub wasze zdanie na temat Harry'ego Pottera i Czary Ognia. Dajcie znać, czy wam się let's play podobał, czy w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play, czy wam się w ogóle przyjemnie go oglądało. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Zapraszam na grupę na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discord się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje, jakie mam plany, czy jestem zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 5 października o godzinie 15:34, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu i ruszamy dalej z następnymi grami. Spyro Enter the Dragonfly, idę po ciebie. Na razie.